Zajmij się dzieckiem. Skoro wszystko w porządku, to się pożegnam. Powodzenia. Czekaj. Słucham. Wiedz, że nie przestałem cię kochać. A ty? Kocham cię. Przestałaś mnie kochać. Tak. Przestałam. Nie wierzę ci. Nie można kochać kogoś, kogo już nigdy się nie zobaczy. Bo należy do innej. Dość tego. Dobranoc. Opiekujcie się moim pieskiem. Powiedz mi, gdzie jesteś? Gdzie mogę dzwonić? Marichuy. Powinien się wyświetlić jej numer. Zastrzeżony. To ja. U ciebie wszystko dobrze? Tak. Przestałam cię kochać. Kto by pomyślał? Nigdy bym na to nie wpadła. To dziwny przypadek. Co na to policja? Znajdą ją? Teraz już wiadomo, kto to. W prasie opublikowano jej zdjęcie. Nie wygląda na kogoś zdolnego do zbrodni. Na zdjęciu widać twarz anioła, ale ma też inną, prawdziwego diabła. Wczoraj ją widziałam. Rzuciła się na Rocío jak bestia. Wydawało się, że ją zabije. Nie broniłaś jej? Chciałam, ale mnie też mogłaby zabić. Biedna. Jest chora i zasługuje na litość, ale też niebezpieczna. Oby ją zatrzymali. Idę. Na razie. Informuj mnie, co się dzieje. Miłego dnia. Chwileczkę. Przepraszam na chwilę. To niemożliwe. Z każdym dniem ubywa przeszkód na mojej drodze do zdobycia Juana Miguela. Wkrótce schwytają tę facetkę, a Viviana nie żyje. Juan Miguel zostanie sam i nikt mi go nie odbierze. Marichuy znowu może ci go odbić. Dziś jadę po nią. Dobrze, że namówiłem cię na spacer. Nie masz dość siedzenia w haciendzie? Przy dziecku czas szybko leci, ale masz rację. Nigdy nie potrafiłam usiedzieć na miejscu. Fajnie się przewietrzyć. Będę tęskniła za haciendą, kiedy wyjadę.
Dlaczego chcesz wyjechać? To nieuchronne. Kiedyś będę musiała wrócić do stolicy. Do kogo? Do męża? Chcesz do niego wrócić? Tak. Postanowiłaś wrócić do ojca twego dziecka. Chcesz ściągnąć sierotę do Meksyku? Po to do niej jadę. Nie możesz mi tego zrobić. A jednak, długo czekałem na jej powrót. Najwyższa pora. Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Dlaczego chcesz mi to zrobić? Nie mówię, żeby nigdy nie wracała, ale niech najpierw zdobędę Juana Miguela. Inaczej to będzie katastrofa. Mam dla niej wspaniałą rolę. Nie możesz poczekać? Przykro mi, muszę myśleć o sobie. Marichuy to żyła złota. Zamierzam to wykorzystać. Nie mogę tracić czasu. Czas to pieniądz. Mówiłeś, że dziecko będzie przeszkodą w jej karierze. A raczej się go nie pozbędziemy. Trudno. Nie udało się. Ale muszę mieć ją tutaj. Marichuy wróci z dzieckiem lub bez. Nie zamierzam wracać do męża ani do poprzedniego życia. Będę walczyć, żeby móc wychowywać dziecko. Jest dla mnie najważniejsze na świecie. Nie chciałabyś tu zostać na zawsze? To niemożliwe. Dlaczego? Nie możesz utrzymywać kobiety i dziecka, z którymi nic cię nie łączy. Bylibyśmy dla ciebie ciężarem. Jak możesz tak myśleć? Bo to prawda. Przywiózł mnie tu ojciec Anselmo, a ty mnie przygarnąłeś. Jestem ci wdzięczna. Dałeś nam jedzenie i dach nad głową. Okazałeś szacunek i wiele sympatii. Troszczyłeś się o mnie. Nie zasłużyłam na tak wiele. Nigdy ci tego nie zapomnę. Zawdzięczam ci życie mojego dziecka. Nie, Livio. To ja jestem ci wdzięczny. Tak ci powiedział? Długo rozmawialiśmy. Teraz nie daje mi to spokoju. Chodzi o ludzi, którzy zapłacili piranii, żeby porwał dziecko Marichuy? Wiem, kim są te kobiety. Naprawdę? Tak. Młodsza jest bezwstydnicą, która zatruwała życie mojej małej. Kiedyś opowiem ci, jak podkładała jej świnie. Ciągle knuła jakieś spiski. Wrobiła Marichuy w kradzież, przez co wyrzucili ją z domu, w którym mieszkała. Jakby była trendowatą. Nie mów. To na pewno ona zapłaciła piranii. A ta jej ciotka to też lepsza cwaniara. Ale wciąż nie wiem, kim jest ten facet. Dzień dobry. Za co jesteś mi wdzięczny? Ty też mnie uratowałaś. Ja? Tak, ty. Dzięki tobie pozbyłem się goryczy i wyrzutów sumienia. Już wiesz, w jakim byłem stanie, kiedy przybyłaś do Haciendy.
Pamiętasz, że byłem przygnębiony? Nie mogłem spać i galopowałem konno w nadziei, że się zabije i położy kres swej męce. Zapomnij o tym. Nie muszę. Wszystko się zmieniło. Odzyskałem spokój. Pomagając tobie i twojemu dziecku, spłaciłem dług wobec osób, do których śmierci się przyczyniłem. Przestań mi schlebiać. Idźmy dalej. Chodźmy tą ścieżką. Nie zostawaj w tyle. Zostawię cię z gościem. Przygotuję posiłek. Może Izadora nakarmiła już dziecko.